Miałem sznurek założony na szyję, już tak próbowałem właśnie. Chciałem zobaczyć, czy to będzie boleć, zanim się rzucę, nie? Witajcie, nazywam się Wojtek. Chciałbym z wami się podzielić, jak kurs mojego życia całkowicie się zmienił rok temu, właśnie tutaj w tym miejscu. Rok temu zostałem tutaj przywieziony za pomocą Maćka. Wielu was go zna, ten taki wysoki. Go teraz tu nie ma. Przywiózł mnie właśnie, znaczy zapłacił za bilet pociągowy z Krakowa, żebym tutaj przyjechał. Przywiózł mnie tutaj właśnie. Byłem w złym stanie. Byłem, można powiedzieć, złamanym człowiekiem. Czułem się beznadziejnie. Byłem bezdomny, przyjechałem tu bez niczego. Jak mówię bez niczego, to przyjechałem w nie swoich butach, bez skarpetek, bez majtek, bez niczego, naprawdę. Tylko miałem na sobie dowód osobisty i prawo jazdy. Tak naprawdę nawet nie wiedziałem, gdzie jadę. Trzy dni wstecz byłem na pustostanie w Krakowiu i proszę was, już próbowałem popełnić samobójstwo. Znalazłem takie miejsce, które moim zdaniem już nikt by mi nie przeszkodził. Miałem sznurek założony na szyję. Już tak próbowałem właśnie. Chciałem zobaczyć, czy to będzie boleć, zanim się rzucę, nie? I straszna rozpacz, taki straszny żal miałem do siebie, do swojego życia. Dlaczego tak skończyłem? Dlaczego jestem taki samotny? Muszę też trochę się cofnąć do tyłu. Przez większość swojego życia byłem alkoholikiem. Mówię, że byłem, no bo już od roku czasu. Chociaż dalej jestem. No nie piję, można powiedzieć, przez rok. Nie mam jakiejś takiej potrzeby. Przez 12 lat swojego życia też brałem ciężkie narkotyki typu heroina, kokaina. Albo wciągałem w nos, jak mogłem, to paliłem. Najbardziej to lubiłem sobie robić zastrzyki, wstrzykiwać to sobie. Byłem okrutnym, strasznym kłamcą, złodziejem. No ale to też przez te wszystkie moje decyzje życiowe to mnie właśnie sprowadziło i tak no, byłem gotowy zakończyć to swoje życie na tym pustostanie. Nie miałem już nic, nie miałem do kogo się odwrócić. Nikt nie chciał ze mną mieć nic wspólnego. Już nawet telefon straciłem. No, nawet jakbym miał telefon, jakbym do kogoś zadzwonił, to nikt nie chciał naprawdę ze mną rozmawiać, nie? Bo wiedzieli, że prawdopodobnie za tym stał jakiś podstęp. Och, jest mi źle, chcę się zabić, wyślij 300, poratuj. I tylko bym poszedł do sklepu. No i miałem, proszę was, taki moment wtedy, jak już miałem ten sznurek na szyi, że zacząłem płakać, że tak właśnie skończę tutaj. Prawdopodobnie zacznę się rozkładać, nawet zanim mnie tutaj znajdą i ktoś przyjdzie i mnie odetnie. I zacząłem się modlić do Boga, ale w tym samym momencie uwierzyłem, tak jak nigdy, że tylko Bóg mnie może wyciągnąć z tej sytuacji. Po prostu uwierzyłem w to, modliłem się, prosiłem o pomoc. Pełny taki straszna rozpacz we mnie była, że Boże, proszę Ciebie, żebym tak tutaj w ten sposób no nie skończył, nie? I co się stało? Powiem wam tak, opowiem to w skrócie tak naprawdę. Ta chęć samobójstwa odeszła na ten moment. Wyszedłem z tego pustostanu. Byłem też w obcym mieście, w Krakowie. Dla mnie to było obce miasto, bo przez rok wcześniej tak jeździłem od miasta do miasta i jakieś tam przekręty, złodziejstwa, jakieś tam wymuszanie. No i tak szybko, jak się znalazłem w jakimś nowym mieście, tak szybko musiałem to miasto opuszczać. I też mieszkałem w samochodzie, miałem wszystkie swoje rzeczy w samochodzie i przejeżdżałem właśnie przez Kraków i straciłem wszystko. Tak jak mówię, zostałem goły tak naprawdę. No, miałem spodnie, tylko na sobie klapki, jakieś koszulkę. Później ktoś mi dał jakieś buty niewygodne. Miałem nic, już mówię, dobra, skończę. Ale do czego dążę? Wyszedłem,
byłem w tym obcym mieście, poszedłem na ławkę, usiadłem na ławkę i siedziałem jakoś, nie wiem, miałem przez chwilę taki spokój. Jakiś obcy człowiek podeszedł do mnie, usiadł obok mnie i zaczął ze mną rozmawiać tak, jakby mnie znał, jakby znał moje wszystkie potrzeby. I mówi, nie jesteś stąd, mówi, nie jestem stąd. Jesteś bezdomny, mówi, jestem bezdomny. I mówi, jak pójdziesz tam, tam i tam, i nazwał to dom Alberta. Mówi, tam jest dom Alberta, tam dadzą ci się umyć, bo już było widać, że jestem brudny, śmierdzący. Tam ci dadzą się umyć, może dadzą ci coś zjeść. No i tak powiedział, w tamtą stronę tam. No i poszłem tam i okazało się, że to był właśnie dom Mazarza. Tak, chociaż nie było tam dla mnie miejsca, ale dali mi się tam wykąpać. Dostałem tą drożdżówkę, którą każdy dostaje, jak tam się przychodzi. No i tam chyba do 14 godziny siedziałem w tym salonie, nie? Tam, gdzie każdy się. Tu chłopacy kiwają głową, bo wiedzą. To też dla mnie było obce miejsce. No, ale, no i siedzę tam. Jeden dzień tak spędziłem po prostu. Taki oszołomiony trochę siedziałem. Siedziałem się, tak patrzyłem przed ścianę. Skończyła się 14 czy tam 16, nie pamiętam. No i musiałem opuścić. I poszłem z powrotem do tego pustostanu. I dalej tam siedzę w tym pustostanie i taki jakiś, ta chęć. I widzę ten sznurek cały czas, nie? I tak całą noc powiewam, że leżałem i się patrzyłem na ten sznurek, nie? Nie mogę sobie przypomnieć, jakie myśli miałem, ale nie miałem jakiejś tej chęci, żeby się zabić. I znowu na drugi dzień nie, coś mi powiedziało, żebym poszedł do domu Łazarza. Tam był jeszcze brat Bronek. On też był tam krótko, 2 tygodnie. Już go nie ma, już niestety już nie żyje. Też jest mi przykro z tego powodu. To jest bardzo taka szczególna osoba w moim życiu. I powiem wam dlaczego, bo znowu dostałem tą drożdżówkę. Czekałem chyba na ten obiad, co dają w domu Łazarza. I siedziałem, tak się patrzyłem przed siebie i tak... No przeżywałem ten swój los, nie? Byłem taki... No, też mi mówili, nie ma tu miejsca, tu cię nikt nie pokieruje. Jak jest nowa osoba też, to nawet... Jeżeli nawet bym chciał do jakiejś tam grupy, to kim ty jesteś, nie? Przecież to nie jest takie proste. Nie? Nie można tak sobie po prostu... Nawet do jakiejś grupy przestępczej, jakbym chciał. Skąd ty jesteś, kim ty jesteś, nie? No i Bronek... Do dzisiaj to pamiętam, często o tym myślę. Stał obok... Ja tak siedziałem, patrzyłem i z nim nie rozmawiałem. On tylko powiedział, dobra, tam się można wykąpać, tu tą drożdżówkę możesz. Dał mi jakieś, właśnie dał mi te niewygodne buty, bo mam duży rozmiar butów. I moje nogi były strasznie takie pokaleczone, bo chodziłem w klapkach. Dał mi jakieś sandałki takie, które były troszeczkę lepsze. No i tak z kąta oka go tak widziałem, jak tak stoi, tak się na mnie patrzy, stoi, się na mnie patrzy. I podeszedł do mnie, tak kucnął, tak żebyśmy byli na wysokości oczu i powiedział, jeżeli jest taka możliwość, czy pojechałbyś do ośrodka? A ja na tamten moment sobie myślę, no dobra, no. Po prostu to ze mnie wyszło, to takie dobra. No i mówi, że słuchaj, ja ci załatwię... I później zaczął mówić, że załatwię ci pierwsze, pojedziesz na konferencję 3-dniową, tam ci dadzą zjeść, tak powiedział, to mnie też jakoś przekonało, tam ci dadzą się wykąpać, przespać się, położyć swoją głowę na poduszkę, bo gdzieś na pustostanie właśnie leżałem, no na betonie. Mówię, dobra, no pojadę. No i przyjechałem tu za pomocą innych. Też taki trochę... Nigdy w życiu nie byłem w kościele zielonoświątkowym. Nawet nie słyszałem tego słowa. No i znalazłem się, siedziałem tam. I zaczęły się dni skupienia. I powiem wam, że... No właśnie w tym momencie zmienił się mój kurs. Całkowicie. Kurs mojego życia. I co się stało? Też był ten sam pastor, co teraz i zaczął mówić, zacząłem tak wsłuchiwać. Nadeszła pora właśnie tych świadectw i tutaj grali i zacząłem to słuchać i tak trochę nie wierzyłem, trochę wierzyłem, bo ludzie właśnie opowiadali. Wyszłem z nałogu, Bóg mi pomógł, teraz moje życie wygląda tak. Następna osoba, wyszłem z nałogu, Bóg mi pomógł, teraz moje życie wygląda tak. No i pastor tutaj właśnie, było wywołanie do modlitwy
I nie pamiętam dokładnie, jaka to była modlitwa, ale właśnie też chyba, że przyjąć Jezusa do swojego serca. Coś było, że o oczyszczeniu. No i podeszłem do tej modlitwy wtedy. I tak jak nigdy, tak jak przez wiele lat, normalnie zacząłem płakać, powiem wam. Nie pamiętam, jakie słowa powiedziałem, o jaką modlitwę się poprosiłem, ale tak jak pastor w tamtym momencie dotknął, położył rękę na moją klatkę, tak, to czułem, przez godzinę czułem jego dotyk. Zacząłem płakać, poszedłem z powrotem siedzieć. Były te pieśni, były wyświetlane. Zacząłem płakać, ale zaczęło się ze mnie lać. Zacząłem wylewać wszystko z siebie, bo się czułem, że każda pieśń albo była do mnie, albo o mnie. I nie mogłem się powstrzymać, ale też z drugiej strony też nie wstydziłem się tego wcale, nie? I tak się rozglądałem i myślałem, jak to zrobić? Miałem taką straszną potrzebę, żeby wyjść, złapać za mikrofon i na tamtą chwilę myślałem, że to spowiedź i wszystko zacząć wyznawać, te wszystkie rzeczy, które ja zrobiłem źle w swoim życiu. Strasznie tego żałowałem. Chciałem przepraszać wszystkich. Nie mogłem tego zrobić, robiłem to tam. Zacząłem właśnie pod nosem, tak? Przepraszam, zakradłem tego i tego, że to zrobiłem i wszystko. I to była lista długa. Później była przerwa. Jakoś się pozbierałem, poszedłem. Też trzymałem się tak do siebie, tak też jeszcze trochę, nie wiem, może mogę nazwać to może trochę paranoję, bo też przez dłuższy, przez ten skutek narkotyków i alkoholu miałem też różne urojenia, jakieś paranoje miałem, nie spałem tygodniami. Tygodniami, nie że tak, tylko tygodniami nie spałem. Miałem naprawdę źle ze mnie było psychicznie. No i poszłem, zjadłem i wróciłem i znowu uwielbienie i znowu płacz. I znowu wyzwanie tych wszystkich grzechów. I tak jak długo tutaj były uwielbienia, jak długo były te modlitwy, to ze mnie to się wszystko wylewało. Druga jeszcze wspaniała rzecz się tutaj stała dla mnie, bo a tak krótko tylko wtedy z Maćkiem powiedziałem, że byłem bezdomny, chociaż to było po mnie bardzo widoczne, nie? To było bardzo widoczne, także no było widać, że zdewastowany byłem. I podchodzi do mnie, nieważne jak się nazywa, ale podchodzi do mnie pewien człowiek i mówi, słyszałem, że szukasz domu. Mówię, tak, szukam. Dobra. Za 5 minut wraca, podaje mi telefon. Tutaj jest Marcin z domu rodzinnego. Powiedz tam kilka słów o sobie. Cześć, jestem Wojtek. I pamiętam to dokładnie, co powiedziałem. Nie wiem, czemu to powiedziałem, ale powiedziałem to tak. Cześć, jestem Wojtek, nie mam żony, nie mam dzieci. Mieszkałem w samochodzie, straciłem samochód i szukam domu. On mówi, tak? Masz prawo jazdy? Ja mówię, tak. Dobra. No i tyle. I to była nasza rozmowa. Później jeszcze jeden dzień tego samego. Nie mogłem się po prostu powstrzymać. Za każdym razem, jak słyszałem tutaj uwielbienie, to otwierało się, to ze mnie wychodziło. No nie mogłem po prostu, nie mogłem jakoś. Teraz rozumiem, że to też był w jakimś tam stopniu, w jakimś formie chrzest w Duchu Świętym, bo właśnie Duch zaczął pracować, zaczął. No i przyjechał Marcin. Mówi, dobra, chcesz jechać z nami? Chcę, ale był jeden taki mały problem, można powiedzieć, że oni przyjechali busem na 9 osób i dalej nie było miejsca, nie? W tym busie. I nie wiem, czy każdy wie, ale Wola Piotrowa jest jakieś 350 kilometrów stąd, nie? Ale po tych wszystkich świadectwach, co słyszałem tutaj, jak każdy tak opowiadał, że Bóg działa, że Bóg potrafi zmienić twoje życie, tylko trzeba chcieć. I też już byłem jakoś poruszony i też jakiś miałem taki głód, żeby dowiedzieć się o tym Bogu, nie? Który w pierwszej kolejności 3 dni temu mnie uratował, nie? Bo już byłem naprawdę tak blisko, już byłem na krawędzi i tak. Nie wiem, czy ktoś kiedyś był w takiej sytuacji, co miał sznurek dookoła szyi, ale jestem właśnie ten moment, to chyba ten moment zachwiania, nie? Albo się rzucisz, albo się nie rzucisz. Nie życzę tego nikomu, nie życzę tego tej beznadziei, tej samotności, to jest okropne. No i mniejsza z tym,
jedziesz, jadę. No to chłopacy tutaj, Rysiu też właśnie był, otworzyli bagażnik w tej limonce, bo to jest taki Volkswagen koloru zielonego. Zrobili dla mnie miejsce, wsiadłem, jakoś się tam wtuliłem. No i pojechałem na to Wolę Piotrową. No w bagażniku, można powiedzieć. Ale powiem wam, że czułem taki ogromny spokój i czułem się też... A mnie to było dziwne na tamten moment. Myślałem, że nawet jestem urojony. Że czułem się jakbym tak odrywany. Że zostawiałem jakieś tam... No, że po prostu byłem odrywany od czegoś, nie? Jechałem w totalnie innym kierunku. Tak jak mówię, w tamtym momencie kurs mojego życia się zmienił. No i dojechałem do tej Woli Piotrowej. Ale zanim zacznę opowiadać o... Woli Piotrowej, to, no to co było tutaj, co się stało, jak moje życie wyglądało, to tak powiem bardzo w skrócie. Mieszkałem w dwóch krajach, w trzech. W Polsce się urodziłem, wychowałem się w Ameryce, 20 lat w Stanach mieszkałem. Miałem deportację ze Stanów, byłem wielokrotnie karany za rozmaitość przestępstw. Po prostu dożywotny ciach powrotu. Później przyjechałem do Polski, nie mogłem się odnaleźć, pojechałem do Anglii. Dalej robiłem to samo. Narkotyki, przestępstwa, kradzieże, oszustwa. Po 9 latach no mniej więcej samowolnie musiałem opuścić, bo już też dochodziły takie, że nie jesteś tutaj chciany. To ci grozi, jeżeli nie opuścisz tego kraju. Później jak byłem w Polsce, to z jednego miasta do drugiego, już nie będę tam wymieniał, ale we Wrocławiu byłem, tam w Bolesławcu, w Opolu i pojechałem od razu cały czas. I tak wyglądało moje życie. Ale chciałbym wam coś przeczytać w Biblii, bo codziennie też się nauczyłem czytać Biblię i rozumiem, dlaczego mówią na to, że to jest pokarm, że to jest chleb, nie? Ale chciałbym z wami się czymś podzielić, bo często zauważyłem, że jak czytam Biblię, to jest więcej niż instrukcja obsługi dla mnie. To jest żywe słowo. Często jak się z czymś zmagam, są odpowiedzi. Ale chciałbym właśnie, tak jak mówię, Psalm 107, wiersz od 1 do 14. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Niech to mówią odkupieni przez Pana ci, których odkupił z ręki wroga i zgromadził z ziemi, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Błądzili po pustyni, po bezdrożnym pustowniu, nie znajdując miasta, gdzie mogliby zamieszkać. Byli głodni i spragnieni, aż omdlała ich w nich dusza. A gdy zawołali do Pana w swoim utrapieniu, uwolnił ich z ucisku i prowadził ich prostą drogą, aby doszli do miasta, w którym mogli zamieszkać. Niech wysławiają Pana za Jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich, bo napoił spragnioną duszę i z głodną duszą napełnił dobrami. Siedzieli w ciemności i w cieniu śmierci, spętani nędzą i żelazem, bo buntowali się przeciw słowa Boga i pogardzali radą Najwyższego. Dlatego upokorzył ich serce trudem, upadli, a nie było nikogo, kto by im pomógł. A gdy wołali do Pana w swoim utrapieniu, wybawił ich z ucisku. Wyprowadził ich z ciemności i z cienia śmierci, a ich pęta rozerwał. I tu też z rana było też bardzo mądre słowa i bardzo też mnie to dotknęły tutaj, jak było powiedziane, że to nie jest tylko takie chwilowe. Bo tutaj jak Duch Święty przychodzi i On zaczyna właśnie krążyć i ludzie zaczynają czuć Jego obecność, to można się poczuć, że wszystko jest możliwe i że już wszystkie problemy są rozwiązane, ale to też... Kurs, właśnie kierunek, to jest droga, to już jest jakieś postanowienie, w którym kierunku chce się iść. Nie tylko jak jest dobrze, że dadzą jeść, albo nie trzeba się martwić, że gdzie dzisiaj położę głowę. Że to jest właśnie ten kierunek. Trochę zgubiłem swój tok myślenia, ale chyba chciałem powiedzieć, że pojechałem i trafiłem do Woli Piotrowej i tam... Dom rodzinny, ośrodek, w którym jestem do dzisiaj, który jestem już przez rok.
Tam już zaczęło się coś też myślę, że bardzo ważne, jeżeli ktoś naprawdę chce zmienić kierunek swojego życia, to jest terapia, to jest nauka, to jest być o części Kościoła, właśnie żeby można się doradzić albo no, przyjść do starszych, bo też zauważyłem, że chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin chce dla drugiej osoby tak naprawdę bezwarunkowo dobrze. I ludzie są naprawdę w stanie oddać bardzo dużo od siebie, żeby pomóc nawet dla obcej osoby. No i znalazłem się w domu rodzinnym w Woli Piotrowej. Ten dom sam w sobie jest cudem i to jest też dzieło Boga, bo to kiedyś była dawna świniarnia. Lider odebrał też od Boga, żeby zrobić z tego ośrodek dla takich ludzi jak ja, którzy już przegrali swoje życie. Bo tak wyglądało moje życie. No przegrany człowiek chce tylko popełnić samobójstwo tak naprawdę. Który już nie ma nadziei, który nie ma do nikogo się zwrócić, od którego się odwróciła cała rodzina, znajomi, który został już wyrzucony z kraju, że nie ma wstępu do drugiego kraju, że nawet jak pojadę do innego miasta, to już wiedzą, że jadę, że broń Boże, żebyś ty to wierzył, nie? Nie, nikt cię tu nie chce. No i zaczęło się właśnie to kształtowanie charakteru, bo tak długo jak żyłem w przekleństwie przez tyle lat, to też jakieś tam nawyki, jakieś przyzwyczajenia, ale też zauważyłem, że po tym, co się tu wydarzyło, zacząłem na wszystko inaczej się patrzeć, jakoś inaczej. Tu, szczerze wam powiem, że czułem się oszołomiony przez może miesiąc, także jak to nazwać najłatwiej, myślałem, że zgłupiałem. Naprawdę, myślałem, że zgłupiałem. To, co dla mnie kiedyś było ważne albo ciągnęło mnie do czegoś, nagle zostało takie nieważne i inne rzeczy zaczęły mnie jakoś interesować. Powiem w skrócie, że naprawdę cieszę się, że jestem w domu rodzinnym. Odzyskałem trzykrotnie jak mniej więcej to, co straciłem. Myślałem, że jak odzyskam ten samochód z paroma tymi ubraniami i tam, ja nawet już nie pamiętam, co tam, jakieś buty chyba, że to już będzie zwycięstwo. Ale zacząłem dostawać dużo z powrotem. W pierwszej kolejności dostałem, jak to nazwać, no służbę, bo też przez całe swoje życie miałem taką potrzebę, żeby czuć się potrzebny. Tu też ktoś to wspomniał, chyba tam na dole ktoś o tym że takie, to jest to wewnętrzne takie pragnienie, że człowiek chce być potrzebny do czegoś. Dlatego też ciągnie nas do ulicy, ciągnie nas do tych grup przestępczych. To nas ciągnie, bo tam na chwilę, na długość tej butelki można być kimś, coś popowiadać, pobajerować, ale to jest z tym, wiecie, co się z tym je, nie? Tak jak sobie pościelisz, tak się musisz wyspać. Ale właśnie ta potrzeba i od takich drobnych rzeczy, że znalazłem się tam z prawo jazdy, nie? Bo też jak chciałem się powiesić, to mówię, już się dla nikogo nie przydam, jestem bezużyteczny, nikt mnie nie chce, nigdzie mnie nie chcą. No i taka mała rzecz, masz prawo jazdy? Mam. Możesz jeździć? Mogę. No i tak się zaczęła moja służba, że teraz dwa razy w tygodniu, jak nie więcej, na przykład wożę chłopaków do jednego zboru albo do drugiego. 9-10 nas jeździ i to tak systematycznie, też się nauczyłem systematyczności, nie? I też zauważyłem, że takie straszne pragnienie. Jak w takim, można powiedzieć, wolnym tygodniu to chodzę na 4 nabożeństwa na tydzień. I to jest też dla mnie mało. Chodzę na ewangelizację. Nie żeby się chwalić z tego, tylko że tak... W którym kierunku właśnie ta służba? Zaczęło się od takich małych rzeczy. I tego jest naprawdę dużo. Chcę wam coś przeczytać i później tak szybko do tego nawiązać. Też nie ukrywam, że uczę się tak jeszcze mówić przed ludźmi. Ale chciałem coś z wami się czymś podzielić tutaj. Też zakładeczkę mam i przeczytam tylko fragment. To jest psalm 37, ale też ten cały psalm jest bardzo blisko mojego sercu. A przeczytam taką małą odrobinkę. Od wierszu 3 do 5.
Ufaj Panu i czyń dobrze. Będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona. I mogę Wam powiedzieć, patrząc się dla każdego w oczy, że te święte słowa. Przez 20 plus lat pracowałem na tym, żeby zniszczyć wszystkie relacje z każdym, ktokolwiek miał kiedy cokolwiek do czynienia ze mną, łącznie z moją rodziną. Tak jak mówię, nawet jakbym w tamtym momencie zadzwonił, że chce się zabić, albo że nawet, że ktoś mi przykłada pistolet do głowy w tym momencie, to trudno. Odłączyliby się. Jakieś 2 miesiące temu moja siostra, która jest teraz właśnie w Stanach, moja cała rodzina jest w Stanach, przyjechała na 2 dni, żeby mnie odwiedzić, bo też usłyszeli, że jestem w ośrodku. A jak na początku usłyszeli, że jestem w ośrodku, bo ja dopiero po jakichś 4 miesiącach się dopiero odezwałem, to pierwsze ich słowo było: aha, to tym razem Jezus, tak? Byłem takim patologicznym kłamcą, takim krętaczem byłem, takim manipulantem, że na każdy sposób kombinowałem i byłem po prostu bezczelny. No i moja siostra tak po kilku rozmowach zdecydowała się, żeby przyjechać, odwiedzić. I powiedziałem: wiesz, chciałbym, żebyś po prostu spędziła ze mną 2 dni, tak jak moje życie wygląda. I to też w domu rodzinnym codziennie mamy społeczność, 1,5 godziny przed społecznością mamy, tam biegamy, trochę ćwiczymy. No ale taki po prostu, tak jak dzień się toczył i tak 2 dni. Też to się łączyło pojechanie ze mną do pracy, pracuję na pół etap dla pastora. I to też jest tutaj właśnie, zaufaj Panu, a wszystko będzie wykonane. Dał mi pracę, ubrania, jedzenie, ja takich rzeczy, to się samą się tak jakby pojawia, nie? Bez jakiegoś większego wysiłku z mojej strony. Nie mówię, że to jest za darmo, bo też ja się dokładam do tego, nie? Ale przyjechała moja siostra, była te 2 dni i też jej przeczytałem ten psalm właśnie, co czytałem troszeczkę wcześniej, 107. Przeczytałem te 14 wersetów, ona się rozpłakała i mówi: wiesz co, to jest tak, jakby twoje całe życie było opisane. Strasznie była poruszona. Wielokrotnie była poruszona tym, co widzi w domu rodzinnym, jak moje życie wygląda, jak wygląda życie chłopaków, jaka tam jest atmosfera. Nie mogła po prostu tego też... A to jest silna kobieta. To jest kobieta też, która pracuje w sektorze medycznym przy nowo tych narodzonych dzieciach. Też widziała śmierć dzieci, różne takie rzeczy, ale była bardzo poruszona. Pojechała z powrotem do Stanów, zdała relację. To, co ona widziała ze swojego punktu widzenia, jak ona to odebrała. Nie, że ja to zacząłem kręcić, nie, albo tak. I powiem wam, że zacząłem odnawiać relacje z ojcem, z matką, która była już moim zdaniem już tak samo jak ja. Kiedyś myślałem, że jestem przegrany. To się zaczęło odnawiać. Nie jestem ojcem, nie mam żony, ale otworzyła się dla mnie służba z dziećmi z okolicy. Jest tam chyba już ponad 30 dzieci, które się zbierają tam z okolicy Bukowska. Niektóre z cięższych rodzin, niektóre z patologii. Nie mówię, że wszystkie, ale wszystkie jakieś tam czegoś potrzebują właśnie tej uwagi. Też mi to bardzo jest, bardzo blisko mojego serca. Odnajduję się w tym. Jakoś te dzieci też się do mnie lepią. Bardzo dużo takiej radości mi to spełnia. To jest właśnie jeżdżenie do kościoła. Pomagam tam trochę pilnować ten dom. I tak coraz więcej dostaję. I tak mam cel w życiu już. No. Mam cel w życiu. Nie czuję się już jak... No. Nie czuję się w żaden sposób jakiś zagubiony, niepotrzebny, samotny. Nie mam jakichś lęków. Przez wiele lat też
przeżywałem dużo takich lęków, takie ataki paniczne. Też dlatego brałem ciężkie narkotyki, żeby się znieczulić. Dlatego też piłem. Potrafiłem nie spać tygodniami i wstać o 3 w nocy przerażony, że to wszystko, co zrobiłem, mnie dogoni w jakimś stopniu. Ale dużo jest tego. I też jest właśnie tutaj w psalmie 37. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twego serca. Nawet te dzieci, te małe rzeczy, nie? Że chociaż nie mam swoich, nie? Zawsze ciągnęło mnie do natury, do wyjazdów, do chodzenia po lesie. Chociaż wychowałem się w miastach typu Londyn, Chicago, duże, takie skompresowane, śmierdzące, przepełnione przemocą, narkotykami. Bo tego szukałem, więc to widziałem. Tylko też było, miałem to przy sercu i Bóg mnie właśnie stąd prostą drogą. Prostą drogą, chociaż w bagażniku, ale prostą drogą. Nie? Tam, gdzie chciałem być. To jest trochę śmieszne, ale to jest moje życie. Wycieczki, jakieś właśnie, dużo tego jest. Naprawdę nie chcę tego wymieniać, bo mógłbym zająć naprawdę dużo czasu, ale chciałbym tylko powiedzieć i zachęcam naprawdę, jeżeli kogoś cokolwiek zaczyna poruszać, to nie trzymajcie tego, puśćcie, niech to się wyleje z was. To nie boli, to jest oczyszczające, to pomaga. Rozmawiajcie, tutaj jest dużo właśnie te plakietki duszpasterstwa, oni wiedzą, co mówią. Tutaj Leo mi też dał kilka wskazówek, za które ja dziękuję. Rok temu, jak o tym myślę nawet, to mnie to porusza. Takie kilka krótkich, ale bardzo mądrych słów, ale to się spełniło, nie? To naprawdę się spełniło, bo to było takie... Na co uważaj, jak to może wyglądać, bo to jest wąska droga, ale to jest pełno dużo pułapek. Są pułapki wszędzie dookoła. Naprawdę trzeba być czujnym, bo przeciwnik jest bardzo podstępny. On się bardzo szybko umie podszyć pod coś i to naprawdę to... Ale zdecydowanie chcę iść w tym kierunku właśnie, służyć dla Boga. On mnie uratował. Oddaję swoje serce i życie dla Niego i dziękuję, że tu jesteście i życzę wam, żebyście przeżywali i doświadczyli tego, co ja doświadczyłem. Amen.